Witajcie moi wszyscy widzowie, z tej strony Kobakok, witam w kolejnym odcinku na moim kanale z World of Tanks Blitz. A dzisiaj przedstawiam wam radziecki czołg ciężki 7 tieru IS-2 Shielded. No jest to powiedzmy taka modyfikacja ISA, powiedzmy drzewkowego. Niektórzy powiedzą, że to jest IS-2, ale no IS-2 to jest czołg chiński. O, dokładnie ten. No ja, ale jako, że to jest czołg radziecki, to powiedzmy, że to jest modyfikacja ISA. Która, no tak jak widzicie, poza ekranami, no to wiadomo, będzie miał też lepszy pancerz. Ale czy jeszcze są jakieś tam parametry ciekawe, czy warto tym grać? I czy jest coś jeszcze, co mogłem powiedzieć o tym pojeździe? No to się przekonacie w tym odcinku. Zanim jeszcze wam tutaj powiem wam więcej, no to był on dostępny za darmo z przepustki, więc no na pewno wiele osób go zgarnęło za darmo, ale moim zdaniem no też nie zniszczył totalnie wyjątkowość tego czołgu, bo był bardzo rzadki, bardzo trudno było go zdobyć, jedynie z tajemniczych pudełek można było go dostać. Ewentualnie gdzieś tam dawno może ktoś tam go dostał, ale tak publicznie to był dostęp tylko z tajemniczych pudełek, które no nie są codziennie, więc no trzeba mieć naprawdę mega szczęście, żeby go trafić. A potem WGE rozdało go za darmo i niemal każdy mógł go zdobyć. Powiedzcie, czy według was ten gest był dobry? Bo uważacie, że czołg był rzadki, więc tutaj warto było go rozdać, żeby był częściej. Czy może to nie był dobry pomysł, ponieważ no niszczy całkowicie wyjątkowość tego czołgu. Miał być to czołg rzadki, o ile w ogóle było cokolwiek mówione, że to miał być czołg rzadki. Ale mi chodzi ogólnie, że no pojazd był dość wyjątkowy, mało kto go miał, no i po prostu jest to no niezbyt dobre dla osób, które po prostu miały już ten czołg, albo zdobyły go jakoś z tych tajemniczych pudełek. No jestem przykładem tej osoby, co właśnie dostał z tych tajemniczych pudełek ten pojazd. No i trochę jestem zawiedziony, bo jednak no z jednej strony no tutaj niszczy totalnie wyjątkowość tego czołgu. Ale też z drugiej strony zawsze jakieś tam 500 golda wpadło, czy 1000 za tą przepustkę, więc zawsze jest tym jakiś tam bonus. Dobra, trochę się zagadałem na wstępie, przepraszam was widzowie. Przejdźmy teraz do bardziej jakichś tam normalnych omówień. Robimy cięcie bez żebrania już o subskrypcję. Cięcie. Oczywiście zrobiłem cięcie, żeby po prostu zająć się wyposażeniem i tym podobne, więc jeżeli chodzi o materiał eksploatacyjny, no bo wiadomo, w każdym pojeździe można mieć troszeczkę inny, no to podstawowo jest wielozadaniowy zestaw naprawczy oraz adrenalina. No i na trzecim poziomie albo automatyczny system gaśniczy, albo zestaw naprawczy. Ja wziąłem jedne gaśnice, bo radzieckie czołgi jednak dość często się palą, ten czołg nie jest wyjątkiem. W sumie mogę wam już powoli tam zdradzać parametry, myślę, że nie będziecie obrażeni. Zapasów, dodatkowe racje bojowe, wzbogacone paliwo oraz standardowe paliwo założyłem. Można zamiast tego oczywiście dać mleko skondensowane, żeby mieć poprawione parametry. Albo też zestaw ochronny, żeby zmniejszyć szansę na uszkodzenie powiedzmy magazynu. Bo wiadomo, w radzieckich czołgach, a w ISA też się to zdarza, dostajemy w zbiorniki, ale to zazwyczaj, nie wiem, od boku. A tak to może nam co najwyżej magazyn padać, ewentualnie dowódca, bo mamy tutaj garnek, który jest duży i miękki, to od razu wam powiem. No i wyposażenie. Ja tutaj z wyposażenia wybrałem skalibrowane pociski, zmodernizowaną do War, ulepszoną optykę. Można oczywiście zamiast tego dać dosyłacz albo system izolacyjny, też to nie będzie za pomysł. Na drugim poziomie mam ulepszony system naprowadzania, staranny montaż oraz ulepszone sterowanie. Jak ktoś chce, może dać akcelerator silnika, żeby lepiej jeździł. No i na trzecim poziomie stabilizator pionowy, skrzynek z narzędziami oraz system dostaw materiałów. Może ktoś ewentualnie dać wzmocnione gąsienice, ja jednak wolę szybciej naprawiać moduły. No i niektórzy powiedzą, czemu nie działa wyborowe, skoro czołg nie ma zbytnio dobrej celności. No bo jednak te radzieckie czołgi mają strasznie słabą stabilizację, no i lepiej, żeby te działa były lepiej skupione. I tak te minie gra się na daleko pojazdami, więc no tyle wam powiem z parametrów, ale bardziej szczegółowo powiem wam o nich w pierwszej bitwie. I pierwsza bitwa wylosowała nas na mapę Faustry. Dominacji, losowanie z 8 do 7, więc powiedzmy szczerze, bitewka nie będzie zbyt prosta. Ale mam nadzieję, że uda nam się cokolwiek zrobić, jakąś tam sensowną bitewkę. Zobaczymy, więc zacznijmy od parametrów, oczywiście od mobilności, więc jeżeli chodzi o mobilność, no to czołg powiedzmy jedzie nie najgorzej, chociaż no zawsze mogło być lepiej. 34 km na godzinę to dla jednych jest dość słabo, dla innych no całkiem spoko. Dla mnie jest to wartość dość przeciętna. Obrót powiedzmy szczerze też jakiś tam najlepszy nie jest, tutaj z dwoma benzynami oraz sterowaniem 38 stopni, więc no
Dla mnie nie jest to jakiś tam super dobry wynik, ale powiedzmy do zniesienia, da się przeżyć. Mocno to no jakaś tam bardzo zła nie jest, więc no powiedzmy szczerze, mobilność jest na średnim poziomie tutaj. Nie ma co mówić, że jest dobrze, jest po prostu przeciętnie. Co natomiast można powiedzieć o wytrzymałości? No HP mamy dość sporo tutaj, ze wzmocnieniem tutaj więcej HP mamy 1537, więc powiedzmy całkiem nie najgorsza wartość. Chociaż no wiadomo, taki Tiger 1 czy Black Prince mają tego życia zdecydowanie więcej, po 1500 czy nawet 1600. Natomiast co nadrabiamy, no to pancerze, no to mamy bardzo dobry pancerz. Oczywiście jest dolna płyta, która wpuszcza, ale górna płyta jest wytrzymała, wieżyczka też potrafi odbijać. Problem niestety jest z garnkiem, który no niestety wpuszcza. Ale to chyba mają niemal każdy czołg i tutaj niemal każdy czołg wpuszcza garnki, więc powiedzmy może to pominąć. Boki też są w miarę wytrzymałe, aczkolwiek trzeba uważać na policzki, więc tej sidescrapy no ma średni sens, ewentualnie tyłem można robić, ale to jest na pewno trudniejsze. No i jako, że mamy też dodatkowo słony, no to często będą nas strzelały pociski kumulacyjne za zero. To jest na pewno też ważna informacja, że tej nie będziemy aż tak często penetrowani przez kumulę, czyli powiedzmy taki Emil 1 na goldzie, jeżeli będziemy dobrze ustawieni, no to może się odbijać do górnej płyty. Ile on ma kumulę, nie pamiętam dokładnie, czy on ma kumulę, ale jeżeli spotkacie jakiś czołg, który strzela kumulami, no to trzeba po prostu mieć świadomość, że IS-2 może coś tam odbić. No, tak jak mówiłem, czołg potrafi zebrać magazyn, potrafi dostawić zbiorniki, ale no to są radzieckie czołgi, trzeba być do tego po prostu przyzwyczajonym w tych pojazdach. Jeżeli chodzi o działo, no to jest po prostu typowe działo z IS-a, czyli 400 alfy, więc całkiem dużo. Penetracja do średnia, celność, czas celowania raczej słabe. No i przeładowanie no nie jest najszybsze, więc DPM też nie najlepsze, nie należy do jakichś tam super dobrych, więc no w skrócie jakbym powiedział, no to powiedzmy no taki trochę IS, tylko że z lepszym pancerzem, tak bym go wyróżnił, że z lepszą wytrzymałością. Może trochę mniej mobilny, ale raczej nie dostrzegłem jakichś tam dużych różnic między tym czołgiem a IS-em. Bym powiedział, że chyba ten jest lepszy niż IS ze względu na tą wytrzymałość, ale mogę być w błędzie, może być tak, że nie, IS jest lepszy. Ale no w mojej opinii jednak wolę grać SM2. Spróbuję strzelić w tego T69. Dobra, Emil strzelił w tego, więc mogę na spokojnie wyjechać, tutaj nie zginę od niego na magazynek, to jest bardzo ważne. Dobra, strzelam mu w bok, czy uda mi się? Strzeliłem. Dobra, niech tutaj go farmi. Ja uciekam, bo mógł gość już przeładować i może mnie strzelić. Dobra, gość, widzę, że Emil ucieka, więc tutaj spróbujemy go złapać. Czy uda nam się go złapać? Musimy strzelić, musieliśmy bez celowania strzelić, bo bym nie zdążył, więc no nie weszło, ale jestem tego świadomy, że to mogło nie wejść, bo jednak to był trudny strzał jeszcze w ruchu. Dobra, spróbujmy zająć bazę. Aczkolwiek Emil może wyjechać, chociaż wygląda na to, że Emil wyjechał. Spróbujemy skupić, no niestety nie skupiłem, no tutaj mój błąd, mogę skupić bardziej, może by to weszło. Ciekawe, czy ten nasz Emil sobie da radę z nim, czy nie? Oj, chyba nie da rady. Nie. Jak tutaj widziałem, że się odbił, no to już nie ma szans, chyba że ten wrogi Emil też się odbije. Niestety przebił. Sytuacja już jest troszeczkę, no, patowa. Ale jest Joch. Joch powinien go zniszczyć na spokojnie. Mam nadzieję, że sobie da radę. Ale Emil ucieka, dobra. Teraz moją taktyką jest po prostu jechać na bazę i próbować kapować. Nie ma co się gonić z Emilem. Emil jest na pewno mobilniejszym czołgiem. O, już farmi naszego Jocha, już farmi Jocha, ale zbiera i ginie, i powinien zginąć, chyba że się odbije. Zginął, dobra. Więc bitwa wygrana, no powiem szczerze, że tutaj trochę zważywiłem przy tym Emilu. O ile ten pierwszy strzał w niego, ten co nie trafiłem, no to jeszcze mogę zrozumieć, tak drugi, no to totalnie dałem ciała i mogłem jednak skupić, bym miał może nawet 2500, jakby dobrze plosowało. A tak zrobiliśmy 2040 damage oraz jednego fraga downą, to odznakę trzeciej klasy, więc no powiedzmy szczerze, może być, na pewno nie jest to zła bitwa. Zarobkowo wyszliśmy co? Na plus 36 tysięcy, 36,5 tysiąca, ale też mamy konto premium, więc te zarobki są wyższe, tak? Bazowo to było no 16 tysięcy, więc no powiedzmy, no raczej średnio. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, zrobiłem najwyższy wynik damage'a w swojej drużynie. W obu drużynach jest to trzeci wynik, bo jednak Chrysler i Emil zrobili więcej. No gdybym trafił tym jednym strzałem, no to byłby to najlepszy wynik, bo ten Emil przeciwników wypadł, nie zniszczyłby naszego Emila oraz nie trafiłby raz Jocha.
Pod względem expa jesteśmy na trzecim miejscu, Pożetto jednak zrobił więcej fragów, więc to się przyznaje. Ale czemu Jok dostał ode mnie więcej expa? Nie wiem. Nie wiem, czy to też 600 asysty mu to dało. Trochę dziwne, ale już tutaj się odpuszczę, dobra. Więc pierwsza bitewka, powiedzmy, jakoś tam wyszła. Zagrajmy teraz drugą, mam nadzieję, że zrobimy na niej lepszy wynik. I druga bitwa będzie na mapie Alpenstadt w trybie dominacji. Losowanie rzucam kamerę z silonkami, więc znowu mamy losowanie trudne. I będzie raczej ciężko coś ugrać, szczególnie, że mamy takie czołgi jak Kayler oraz Skoda, które no mogą nam sprawiać problemy z przebijaniem. No, Kayler bo jest twarda, Skoda bo ma małą dolną płytę. Emil, no to wiadomo, z Golda przebijemy. Chrysler też nie ma małej dolnej płyty. No jeszcze MX może być problematyczny z naszą penetracją, ale dobra. Pomijmy kwestię potyczki, przejdźmy może do tego, jak należy grać tym czołgiem. Więc jeżeli chodzi o styl gry, no to po prostu trzeba tym czołgiem grać jak is. No, po prostu trzeba grać podobnie jak isem. Jeżeli na przykład lubicie isem, lubiliście grać isem, wiecie jak grać isem, no to isem 2 shielda też będziecie umieli grać, bo to jest niemal ten sam styl. Z tą różnicą, że tym czołgiem macie o wiele lepszy pancerz, będziecie w stanie więcej odbijać. To jest na pewno jedyna taka różnica w tym pojeździe. Może będziecie trochę wolniej dojeżdżali na pozycję, ale raczej to nie będzie jakaś tam mega zauważalna różnica, więc no o tym chyba nie muszę mówić. No teraz nie przebijemy mi tego Kaylera w dolną płytę, ale to dlatego, że był skontowany. W ogóle gość się wylewa, gościu Krydes robi wylew na mnie, typowy. Widać, że gość ma problem do mnie. No już go nie przebiję już tutaj. Ciężko będzie mu cokolwiek zrobić pod tym kątem. No niestety, tutaj właśnie widzieliście problem tego czołgu, no niestety. W walce na przykład z takim Kaylerem nawet na goldzie nie byłem w stanie go przebić, tutaj cały na czerwono był. Ciężko było cokolwiek zrobić. Ale jak powiem tak, szczerze, ja się nie spodziewałem, że gość z tym Kaylerem aż tak na mnie przeraszuje, aż tak będzie na mnie fokusował. Tym bardziej, że te 28 było obok, no to i myślę, że te 28 na goldzie mogłoby bez problemu przebijać. Nie wiem, czy gościu miał misję na damage, czy co. Ale to było mega dziwne, że gościu tak się na mnie wylał. Dobra, spróbuję sobie skrapa zrobić. Mówiłem w pierwszej bitwie, że to nie jest najlepszy pomysł, ale no, lepiej zrobić sobie skrapa i delikatnie się wyjechać, niż wjechać mocno i potem zebrać. Tak, to może jest szansa. O, teraz tutaj źle strzeliłem. Lepiej, nie wiem, zrobić takiego sobie skrapa i powiedzmy mieć nadzieję, że przeciwnik źle strzeli, niż to, że wyjedziesz bokiem i dostaniesz w bok. Chrysler znowu się wychyla. Od Skody dostałem, jeszcze nie spodziewałem, że Skoda do mnie strzeli. Nie wiem, czy ten właśnie naprawdę jest aż tak super twardy, że Skoda nie jest w stanie go przebić i Kayler? Czy kurde tak się uparli na mnie? Naprawdę, no tak do mnie strzelają w tej bitwie wszyscy. Ale też widzicie problem tego czołgu, no niestety penetracja w tym pojeździe jest słaba, no to trzeba powiedzieć, no. O ile na siódemkach powiedzmy ta penetracja starczy, tak już na ósemkach, no to jest to zdecydowanie niewystarczające. Widzieliście właśnie, że Kaylera nie byłem w stanie przebić w dolną płytę z Golda, Chryslera nie byłem w stanie przebić w dolną płytę na zwykłych, no niestety to trzeba przyznać, że tutaj no czołg może mieć problemy z penetracją. I w sumie ta bitwa dobrze to pokazała. Wynik może nie jest jakiś tam super dobry, ale przynajmniej pokazałem w tej bitwie problem tego czołgu, czyli że no w walce z twardszymi pojazdami będziecie mieli bardzo duże problemy, no w sumie podobnie tak jak w grze isem powiem, czy premką jest 2 Berlin, bo to jest niemal ten sam czołg, to są niemal te same czołgi, więc tutaj działo macie niemal takie same, mobilność macie niemal taką samą. Jedyna różnica, jako, o jakiej powiedziałem właśnie w tym filmie i mówię po raz kolejny, jest ten pancerz. No jednak izba jest wytrzymalsza, ale i tak trzeba powiedzieć, że na ósemkach i tak będziecie farmieni, bo jednak no na ósmych tierach no już ten pancerz nie robi aż tak dużego wrażenia. Dobra, czas na podsumowanie tej bitwy. Zrobiłem 1300 męża oznaka 3 klasy. No tak jak mówiłem, nie jestem absolutnie zadowolony z tej bitwy. 35 tysięcy kredytu zarobku, więc no nie jest źle. No po względem damage'a i expa wypadamy słabo, szczerze. Ja tutaj no, na środku stawki, więc no szczerze nie jestem zadowolony z tej bitwy. Tutaj te 28 w ogóle MK wbił. Więc no gratulujemy panu. Ale no ja zostawię tą bitwę, bo ta bitwa dobrze pokazuje problem tego pojazdu, czyli penetrację. No niestety dobrze widzieliście, że czołg naprawdę no ma problemy z przewijaniem. No Kayler na mnie wyjechał tutaj
Nie mogę absolutnie go przebić nawet z Golda. Bym musiał, nie wiem, powierzę mierzyć, ale z tą celnością no to może polecieć wszędzie. Bok nie by się na świecie do przebicia, ale też miał osłonę, więc to na pewno też by to zwiększyło. Chrysler też, jak się skontował dolną płytę, to nie byłem w stanie przebić go. Jakbym załadował Golda, może by to weszło, ale... Ale i tak powiem jeszcze raz, bitwa dobitnie pokazuje problem tego czołgu, czyli penetrację, więc no... Przejdę do podsumowania, tu wam powiem o tym, co sam sądzę o tym pojeździe, czy to jest dobre, czy jednak nie. Dobrze, więc czas na podsumowanie, więc co ja mogę powiedzieć o Iście 2 Shield, więc... No moim zdaniem jest to po prostu IS, tylko z lepszym pancerzem, więc no... Jeżeli lubicie ISA, no to ISA 2 Shield też raczej polubicie. Tylko... Jeżeli miałbym powiedzieć, czy ja mam go naprawdę polecić, no to bym powiedział, że... No nie za bardzo, no jeżeli byłby sprzedaży, no to jednak nie poleciłbym go za bardzo. No nie dlatego, że to jest czołg słaby, ale no dlatego, że są o wiele lepsze śródmetiery, no. No... IS 2 no nie jest zbyt uniwersalny, no tutaj nie ma zbyt dobrej celności, więc no... Jak jest sytuacja, że nie możesz agresywnie grać, tylko musisz stać bardziej, nie wiem, powiedzmy defensywnie grać, no to może być problem z celowaniem, w dodatku ta penetracja, która no nie jest zbyt dobra. No jeżeli miałem powiedzieć o takim siódmym tierze ciężkim, który bym bardziej polecał, sobie nawet poszukam, tutaj mam oznaczony pinecką, no to moim zdaniem lepsza byłaby V-ka, no na pewno V-ku mi się zdecydowanie lepiej grało. Na pewno bym powiedział, no pancerz powiedzmy porównywalny, bo na pewno no pancerz jest dość bardzo podobny też tutaj kadłub. Raz na jakiś czas odbija, ale też może wejść. Wieża też potrafi wpuszczać, garnek jest mniejszy, ale jest, ale za to mamy większą dolną płytę. Natomiast czołg mimo mniejszej alfy ma o wiele lepszy DPM oraz przyjemniejsze działo, to jest na pewno jego duża zaleta. No i przede wszystkim penetracja ma całkiem najgorsza. No tutaj istniał, nie wiem, na podstawie 150, to mamy 203 na podstawie, 237 na goldzie, tu dla porównania IS-2 ma 178-223, więc no zdecydowanie słabszą penetrację. Ale no jakbym miał powiedzieć, czy która premka lepsza, czy IS-2 Shielder, czy IS-2 ten zwykły, to chyba wolałbym minimalnie tego, ze względu na ten pancerz, że na pewno o wiele lepiej wytrzyma. Ale tak jak mówiłem, jak na siódemkę, no to no nie za bardzo polecam, ale jak na ISA jest całkiem dobry, to trzeba przyznać, więc no... Jeszcze raz powiem, czy bym go kupił? Raczej nie, no... Są o wiele lepsze czołgi, już nawet nie mówię o żadnym anihilatorze czy smasherze, ale no... Już nawet porównując do takiej fałki, która no... Wiele osób no... Uważa, że nie jest najlepsza. Ogólnie to dla mnie to jest niedoceniany czołg trochę, bo naprawdę dla mnie jest super pojazdem. To no wypada moim zdaniem lepiej, nawet mimo tej niższych uszkodzeń na strzał, no to jednak... Pozostałe parametry ma albo takie same, albo nawet lepsze, więc no... Powiedzmy szczerze, IS-2 może być, nie jest zły, ale... Ale jeżeli go zgarniesz właśnie za darmo, tak jak było w tej przypustce, czy na przykład... Na farcie, powiedzmy, na skrzynce wydałeś 500 zł i ci skrzynki padły, no to też możesz się cieszyć. Ale jak się pojawia w ofercie w sklepie, raczej bym go nie kupował. Szczególnie, że już nie jest to czołg wyjątkowy tak jak kiedyś, już bardzo dużo graczy już go ma, więc no... To po prostu nie ma już zbytnio powodu, żeby kupić ten czołg, więc no... To było wszystko, co chciałem wam powiedzieć w tym odcinku. Dziękuję moi widzowie za obejrzenie materiału do końca, mam nadzieję, że nam się film spodobał. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję na kanale oraz kliknijcie w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Napiszcie komentarz, ocencie sam pojazd oraz sam film. I zapraszam na Discorda, link w opisie filmu, a my kończymy, do zobaczenia, na razie.